Pani Wioleto, przed chwilą poznaliśmy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Płocku do Rady Miasta. Jak pani ocenia tę drużynę? Jak najlepiej. To jest drużyna społeczników, to jest drużyna z otwartymi sercami, chęciami, którzy chcą działać dla dobra tego miasta. A zresztą ich życiorysy, ich obecne dokonania tak naprawdę są dowodem tego, co do tej pory zrobili. To są społecznicy działający w radach osiedli, to są osoby, które działają na rzecz bezdomnych, osób wykluczonych społecznie, cechują się wielką empatią, chcą realizować to, czego oczekują mieszkańcy Płocka. Wpisują się tak naprawdę w ich oczekiwania. I to, co jest godne podkreślenia, na naszych listach blisko 50% kandydatów nie jest członkiem partii. To są społecznicy, to są osoby, które chcą po prostu coś zrobić dla tego miasta. Często są na emeryturze już i mają mnóstwo czasu, ale wykazują chęć i dalszą, dużą determinację do tego, żeby zmieniać to miasto. A w jaki sposób chcecie zachęcić mieszkańców, żeby zagłosowali właśnie na waszą listę? Zachęcamy tym programem i tymi problemami, którymi kierują się mieszkańcy i nam tak naprawdę sami piszą program, bo my słuchamy głosu mieszkańców i dlatego jesteśmy właśnie w tym miejscu. Jesteśmy na Płockim Nadbrzeżu, w które prezydent miasta Płocka wpompował blisko 38 milionów złotych i de facto miejsce, które nie zachęca do tego, żeby tu spędzać czas w okresie wiosenno-letnim, bo de facto to miejsce świeci pustkami właśnie w tym czasie. Chcemy ożywić to miejsce, chcemy stworzyć tu warunki do wypoczywania, do spędzania czasu, do bycia ze znajomymi, do stworzenia również możliwości gastronomicznej strefy, między innymi na barkach i statkach przycumowanych chociażby do Płockiego Nadbrzeża. I to jest również oferta dla płockich przedsiębiorców, którzy mogą tutaj prowadzić swoją działalność gospodarczą. Nie przedsiębiorcy z Gdańska, z Włocławka i nie chcemy też, żeby nasi przedsiębiorcy musieli szukać tej pracy we Włocławku, w Grudziądzu, czy też w Gdańsku. Chcemy, żeby tu w mieście rodzimym rozwijali swój biznes. Zapowiadała pani, że kolejne konkrety poznamy w najbliższych dniach, ale może zdradzi pani chociaż jeszcze jeden. Na pewno państwo już widzieliście ten projekt, który został zobrazowany między innymi chyba na jednym slajdzie, który został umieszczony również na profilu kandydata na prezydenta pana Piotra Uślickiego. To są oczywiście parkingi do góry. Hasło parkingi do góry oczywiście z myślą o przestrzeni parkingowej, która jest szczególnie w przestrzeni zabudowy wielorodzinnej deficytem. De facto te miejsca, które są niewystarczające. Siłą rzeczy teraz tak naprawdę są dwa samochody średnie na jeden lokal mieszkalny. W związku z tym nigdy w życiu nie zabezpieczymy miejsc w poziomie zero. Musimy budować parkingi wielopoziomowe i to jest wymóg dzisiejszych czasów. Natomiast głos płynący ze strony Urzędu Miasta, że to jest za drogie, no świadczy o tym, że przy najwyższym w historii tego miasta budżecie 1 400 000 000 nie myślimy o tym, że chcemy mieszkańcom zaproponować bardziej komfortowe życie, tylko przeliczamy ich, że mieszkańcy są za drodzy. Nie, my tak nie myślimy. Chcemy stworzyć im komfortowe warunki do życia.